we wrześniowej kampanii 1939 roku, symbolem bohaterstwa Polski, pierwszego państwa, które nie skapitulowało przed wrogiem, stała się kawaleria. Może dlatego przez pół wieku z taką zaciekłością symbol ten niszczono i zniesławiano. Odwagę, patriotyzm, najwyższe walory bojowe uznano za przejaw słabości II Rzeczpospolitej. Warszawa, druga połowa sierpnia 1939 roku. Ostatnie dni pokoju. Taka była Warszawa, jaka nigdy już nie miała się odrodzić. Już działał niszczący mechanizm, jaki uruchomił rozkaz uderzenia wojsk niemieckich na Polskę i system politycznych układów, w wyniku których potężni sojusznicy mieli pozostawić Polskę bez pomocy, do jakiej się zobowiązali. W tym czasie 23 sierpnia żołnierze Wołyńskiej Brygady Kawalerii, dowodzonej przez pułkownika Juliana Filipowicza, otrzymali rozkaz powrotu do stałych garnizonów, a dzień później rozkaz mobilizacji. 17 i 18 sierpnia pociągami z Wołynia przez Lwów i Kraków mieli dotrzeć pod Częstochowę. 8 tysięcy żołnierzy Wołyńskiej Brygady miało wypełnić zadanie ogromnie ważne w nadchodzącej walce. Z drugiej strony granicy nadjeżdżała niemiecka 4. Dywizja Pancerna, dowodzona przez generała Georga Reinharda. Jej liczebność była dwukrotnie większa od liczebności naszej brygady, a siła ognia wielokrotnie przewyższała nasze możliwości. Niemcy mieli ponad 300 czołgów i kilkadziesiąt samochodów pancernych. Co więcej, mogli liczyć na wsparcie lotnictwa, które w nadchodzącej wojnie miało odegrać rolę decydującą o wynikach bitew. Czy kawaleria mogła przeciwstawić się tej potędze? Wołyńska brygada, przerzucona pociągami do centralnej Polski, została skierowana do rejonu położonego 25 km na zachód od Radomska. Szybko jednak informacje wywiadowcze nakazały dowództwu Armii Łódź odesłać brygadę do nowego rejonu. Jedno było już pewne. Naczelne dowództwo Wojska Polskiego, jakby nie rozumiejąc skali zagrożenia, nie zamierzało skoncentrować sił na głównych kierunkach spodziewanych uderzeń wroga. Brygada została skazana na porażkę. Główne uderzenie na Polskę miało nastąpić z południowego zachodu, skąd dwie niemieckie armie, 8 i 10, przez Częstochowę, Łódź miały dojść do Warszawy i zdobyć naszą stolicę. Na ich drodze stały dwie polskie armie, Łódź i Kraków. W styk między tymi dwoma armiami, a więc w najsłabsze miejsce, miała uderzyć niemiecka 4. Dywizja Pancerna. Aby ją zatrzymać, do rejonu Częstochowy skierowano Wołyńską Brygadę Kawalerii. Ale Brygada Kawalerii nie mogła wygrać bitwy z Dywizją Pancerną. Tutaj powinny zostać skierowane większe, znacznie większe polskie siły. Czy było to możliwe? Tak. Ale wymagało to rozeznania sytuacji w innych rejonach granicy, a przede wszystkim w Wielkopolsce, gdzie stała Armia Poznań. Ta armia skierowana tutaj, do tego newralgicznego rejonu, mogła zmienić bieg kampanii wrześniowej. Generał Tadeusz Kutrzeba, dowódca Armii Poznań, musiał jak najszybciej ustalić, w jakim stopniu zagrożona jest Wielkopolska. Nie było to łatwe. Centralne komunikaty wywiadu niewiele wyjaśniały, a po drugiej stronie granicy Niemcy pozorowali ruchy wojsk. Dobry wieczór. Czy należało więc trzymać Armię Poznań na wyznaczonych pozycjach, czy jej część przesunąć na południe, aby tam wspomogły obronę? Mobilizacja przebiega sprawnie. Wszystkie 4 dywizje piechoty, brygada kawalerii na pozycję. 17 dywizja koło nas, w odwodzie. A po niemieckiej stronie? Zaobserwowano ruchy 19 dywizji piechoty. Podeszli do granicy. Ale pół godziny temu nadeszła wiadomość, że wycofują się. Pana ocena? Wojna nerwów, panie generale. Przed nami nie ma poważniejszych sił niemieckich, tylko formacje graniczne. Tak.
Wygląda na to, że ich główne uderzenie pójdzie na południe, na armię Łódź. Niech pan melduje o wszelkich zmianach. Tak jest. Armia Poznań szykowała się do obrony rejonu, którego Niemcy nie zamierzali atakować. Generał Tadeusz Kutrzeba i jego sztab szybko zdali sobie sprawę, że po drugiej stronie granicy Niemcy nie skoncentrowali poważniejszych sił. Należało więc jak najszybciej przerzucić część sił armii Poznań, dobrze przygotowanej do boju, aby wesprzeć obronę na najbardziej zagrożonym froncie. Ale naczelne dowództwo nie przewidywało takiego manewru, choć diametralnie mógł zmienić sytuację i wpłynąć na bieg kampanii wrześniowej. Jednakże wtedy decydowały względy polityczne, a nie wojskowe. To miało stać się przyczyną wielkiej tragedii. Spóźniona mobilizacja była niezwykłym przykładem patriotyzmu setek tysięcy młodych ludzi idących do kosza i społeczeństwa gotowego ich wesprzeć. Nasz rząd był przekonany, że zgodnie z traktatami z Wielką Brytanią i Francją nasze wojsko nie będzie walczyć samotnie, lecz jedynie przyjmie pierwsze uderzenie, aby zaalarmować świat, a wtedy nasi sojusznicy uderzyliby na Niemców od zachodu. 25 sierpnia pancernik Schleswig-Holstein przybył do Gdańska z ceremonialną wizytą. Później został przeholowany i stanął naprzeciw Westerplatte. Z jego nadbudówek i masztów widać było doskonale teren polskiej placówki. Traktat, jaki Polska zawarła z Wielką Brytanią, zawierał bardzo istotne zastrzeżenie. Stanowił, że warunkiem udzielenia przez Brytyjczyków zbrojnej pomocy jest podjęcie przez Polskę obrony przed agresorem. Polska musiała walczyć, aby Brytyjczycy nam pomogli. Wychodząc z tego założenia, nasi strategzy rozmieścili wojska wzdłuż całych naszych granic, zamiast skoncentrować je na głównych kierunkach niemieckich uderzeń. Chodziło o to, aby już w pierwszych godzinach wprowadzić do bitwy granicznej jak największe siły, aby sojusznicy nie mieli wątpliwości, że warunek pomocy został spełniony. To rozwiązanie znakomite z punktu widzenia politycznego było katastrofalne z wojskowego, albowiem na żadnym kierunku niemieckich uderzeń nie mieliśmy sił wystarczających, aby zatrzymać agresora. Zgodnie z nowym rozkazem w nocy z 30 na 31 sierpnia żołnierze Wołyńskiej Brygady Kawalerii przeszli z rejonu Radomska do rejonu Kłobucka. Czy kawalerzyści mogli zatrzymać czołgi? Co prawda, Wołyńska Brygada miała tylko 22 pancerne wozy bojowe, głównie uzbrojone w karabiny maszynowe. Jednakże nasi ułani mieli też inną broń, zabójczą dla ówczesnych czołgów. Trzonem niemieckich sił było prawie 1500 czołgów Panzer I. Osłonięte pancerzem o grubości do 13 mm, uzbrojone były tylko w dwa karabiny maszynowe. Nieco większe były Panzer II, ważące 10 ton z działkiem kalibru 20 mm. W chwili wybuchu II wojny światowej Wehrmacht miał ponad 1200 tych czołgów.
cięższych czołgów Panzer III i IV w 1939 roku było bardzo niewiele. Dowódca brygady, pułkownik Julian Filipowicz, znakomicie rozstawił czaty i główne siły brygady, ryglując miejsca, w których uderzenie niemieckich czołgów było najbardziej prawdopodobne. To był pierwszy sukces w nadchodzącym pojedynku Dawida z Goliatem. We wszystkich armiach ówczesnej Europy istniały jednostki kawalerii, i to nawet całe dywizje. Mobilność, dyscyplina, możliwość poruszania się w terenie niedostępnym dla czołgów i samochodów to były atuty konnych formacji. Tyle, że bogate państwa wzmacniały siłę oddziałów kawaleryjskich, wyposażając je w pojazdy opancerzone, broń przeciwlotniczą i przeciwpancerną. Proces ich wycofywania z sił zbrojnych, zastępowanie koni przez maszyny następowało stopniowo. Robiła to też Polska na miarę możliwości państwa, które 20 lat wcześniej odrodziło się po wiekowej niewoli. We wrześniu 1939 roku polskie wojsko miało broń, tajną broń, za pomocą której mogło zadawać niemieckim czołgom, pojazdom opancerzonym bardzo poważne straty. Karabin przeciwpancerny wzór 1935, UR, skonstruowany w 1935 roku przez trzech polskich inżynierów, Maroszka, Felsztyna i Wilniewczyca. Była to lekka, poręczna, prosta i bardzo skuteczna broń. Ten karabin wystrzeliwał pociski takie same jak zwykły karabin. Takie małe pociski. I pocisk, trafiając w pancerz pojazdu, wybijał korek o średnicy dwukrotnie większej niż jego kaliber, a więc o średnicy około 15 mm. Drobiny metalu, pocisk wpadając do wnętrza pojazdu, zabijał załogę. Dlaczego pocisk karabinowy był tak skuteczny? Na czym polegała tajemnica tego karabinu? Oto odpowiedź. Proszę popatrzeć. To jest nabój URA. A to jest nabór zwykłego karabinu. Tu jest znacznie większa łuska, a więc ładunek prochowy był o wiele większy. To pierwsza tajemnica. Druga tajemnica to długa lufa. Dzięki niej pocisk wylatując miał znacznie większą prędkość początkową. Jeżeli była to tak prosta, tania i tak skuteczna broń, to dlaczego nie używano jej powszechnie na polach bitewnych września? Mówiło się, że zawiniła nadmierna tajemnica. Co widać już w nazwie. Karabin nazwano UR, co miało sugerować, że był przeznaczony na eksport do Urugwaju. I ta tajemnica miała rzekomo uniemożliwić przeszkolenie żołnierzy. Nieprawda. Obsługa była tak prosta, że w istocie nie różniła się niczym od obsługi zwykłego karabinu. W ciągu kilkunastu minut można było przeszkolić żołnierzy. Jednakże dowództwo Wojska Polskiego nie opracowało założeń taktycznych. Dowódcy pododdziałów nie wiedzieli, jak rozmieszczać strzelców, jak używać tej broni w walce z czołgami. W lesie, w rejonie wsi Mokra, wołyńska brygada kawalerii była gotowa zarówno do przyjęcia uderzenia, jak i zaatakowania oddziałów wroga, gdyby chciały obejść nasze pozycje, kierując się na Kłobuck i Częstochowę. Silne czaty miały przekazać sygnał zagrożenia, gdy tylko pojazdy wroga pojawiłyby się w polu widzenia.
O świcie dowództwo brygady otrzymało pierwsze meldunki o przekroczeniu granicy przez oddziały pancerne wroga. Niemiecka 4. Dywizja Pancerna ze swoimi 300 czołgami i kilkudziesięcioma samochodami pancernymi ruszała, aby przebić się na styku armii Łódź i Kraków. Jej dowódca, generał Reinhardt, wiedząc, że na drodze jego żołnierzy jest jedynie brygada kawalerii, nie spodziewał się poważniejszego oporu, ani tym bardziej większych strat. Jechali po zwycięstwo. O sile brygady kawalerii w starciu z czołgami stanowiły działa przeciwpancerne, zwłaszcza nowoczesne i bardzo groźne dla pojazdów pancernych działa kalibru 37 mm produkowane na licencji Boforsa. W naszej brygadzie było prawdopodobnie 25 takich armat. Gdyby polska kawaleria miała ich więcej, wynik bitew, jakie toczyła, mógł być inny. Lekkie, małe, a więc łatwe do ustawienia, przetoczenia na nowe stanowisko i ukrycia przed nieprzyjacielem były śmiertelnie groźne dla najcięższych niemieckich czołgów. Pociski kalibru 37 mm mogły zniszczyć każdy czołg, jaki używany był w 1939 roku. Jednakże armat było za mało. Poza naszymi liniami obronnymi była jeszcze broń, która miała odegrać w nadchodzącej bitwie rolę szczególną. O jej istnieniu generał Reinhardt nic nie wiedział. Niemieckie czołgi pojawiły się w polu widzenia naszych czat około godziny 8 rano. Jasna! Meldunek dla dowódcy! Lekkie czołgi, grupa 20-25 odchodzą do naszych wysuniętych czat! Spodziewamy się ataku w ciągu kilkunastu minut! Tak jest! Świat jeszcze nie wiedział, jak zabójczo skuteczną bronią będą bombowce nurkujące. Uderzające z ogromną precyzją na węzły kolejowe i skrzyżowania dróg, aby sparaliżować transport i uniemożliwić zaopatrywanie wojsk przeciwnika. Atakujące stanowiska karabinów maszynowych i artylerii. Silne bombardowanie i ostrzał artyleryjski w rejonie Mokrej spowodowało pierwsze straty w polskich szeregach. Zapłonęły domy w okolicznych wsiach. Na nasze pozycje szeroką ławą ruszyła ludność cywilna, uciekająca z płonących krzepic. Sztukasy uderzyły na nasze okopy, a możliwości obrony przed nimi były znikome. Pierwszy atak niemieckich czołgów na polanę lasów Mokrej został odparty.
Dwie godziny później, w samo południe, Niemcy ponowili atak, tym razem silniejszy. Do boju ruszyło 100 czołgów. I ten atak został odparty, choć straty w polskich szeregach były duże. Ile niemieckich czołgów zniszczono w pierwszym starciu? Od 4 do 13. Dzisiaj nikt już nie ustali dokładnej liczby. Dziesiątej. Niespodziewanie do walki włączył się polski pociąg pancerny Śmiały, który patrolował linię kolejową na trasie Miedzno-Kłobuck. Wyjechał na wiadukt i wtedy załoga dostrzegła kilkadziesiąt niemieckich czołgów. Oddała salwę ze wszystkich dział, potem następne. Po kilkunastu minutach Śmiały wycofał się do zagajnika, nie dając nieprzyjacielowi szansy odpowiedzenia na ten niespodziewany atak. Polska miała 11 pociągów pancernych o ogromnej sile ognia. W rejonie Mokrej patrolował najnowocześniejszy, Śmiały. Osłonięty pancerzem o grubości 12 mm, uzbrojony był w działa kalibru 100 mm i 75 mm oraz karabiny maszynowe. Załoga liczyła 180 żołnierzy. Wspierał go drugi pociąg pancerny. To była broń, o której istnieniu Niemcy nie wiedzieli. Wydawałoby się, że pociąg pancerny, mimo swojego ogromu, mimo tych grubych płyt pancernych, chroniących załogę i jego wnętrze, jest jednak łatwym celem, gdyż łatwo można go unieruchomić, wysadzając czy rozbierając tory. To nie było takie proste. Rejon dookoła pociągu patrolowali żołnierze, przewożeni w jednym z wagonów, którzy wyjeżdżali na zewnątrz na motocyklach szoku. Przed pociągiem, daleko przed pociągiem, jechał po szynach czołg Renault FT-17. Przestarzały, ale nie był potrzebny lepszy. On jechał na specjalnym wózku, specjalnym podwoziu, na którym mógł poruszać się po szynach, ale również mógł zjechać i patrolować rejon już dookoła torów. Przed sobą pociąg pchał lorę, na której były szyny i podkłady. Gdy więc tory zostały zerwane, łatwo można było je naprawić. Ogień dział Śmiałego skutecznie wspierał kawalerzystów, ale około godziny 14 pociąg pancerny zaatakowały sztukasy. Bomby zrzucane z wysokości 200-300 metrów wybuchały bardzo blisko i odłamki przebiły pancerz pociągu w wielu miejscach, nie powodując jednak większych uszkodzeń. Śmiały walczył nadal. Czas największego zwycięstwa miał dopiero nadejść. Około godziny 15 pociąg Śmiały skierował się do miejsca, z którego miał wspierać ogniem swoich armat i haubic pułk ułanów. W pewnym momencie załoga pociągu dostrzegła niemieckie pojazdy, około 100 czołgów, samochodów pancernych, ciężarówek, które podjeżdżały do cystern, aby zatankować paliwo. Niemcy nie spodziewali się ataku. Wieże artyleryjskie polskiego pociągu, jedna po drugiej, meldowały, że widzą cel. Niemcy czuli się bezpieczni, uważając, że są poza zasięgiem polskich armat. Jeden z oddziałów, nieświadom, że znalazł się w sąsiedztwie naszego pociągu pancernego, zbliżył się do torów. Dowódca postanowił wykorzystać krótką przerwę na przygotowanie do dalszej walki. Samochody pancerne i czołgi kolejno podjeżdżały do cystern, a żołnierze, zmęczeni bojem, mogli odpocząć.
prowadził ogień do czasu, aż rozgrzały się lufy dział, a w chłodnicach karabinów maszynowych zaczęła gotować się woda. Tymczasem Niemcy ochłonęli z zaskoczenia i zaczęli kierować na nasz pociąg ogień swoich dział przeciwpancernych. Jeden z pocisków przebił pancerz. Na platformach zaczęła eksplodować amunicja. Śmiały musiał wycofać się z pola bitwy. Odjeżdżał, pozostawiając na polu kilkadziesiąt dymiących niemieckich czołgów. W walce brał udział jeszcze drugi pociąg pancerny, Piłsudczyk, który ostrzeliwał niemieckie wojska uchodzące z pola bitwy. Wieczorem 1 września zacięta 10-godzinna walka zaczęła zamierać. Niemcy stracili 70-80 czołgów i około 1000 żołnierzy rannych i zabitych. Wołyńska brygada kawalerii straciła jeden czołg, 3-4 samochody pancerne i kilka armat, w większości rozjechanych przez czołgi. To świadczyło o niezwykłym męstwie i zaciekłości, z jaką walczyli polscy żołnierze, nie opuszczający swoich stanowisk do końca. Zginęło prawdopodobnie 530 oficerów i żołnierzy. Brygada musiała przegrupować się i nocą wycofała się na nowe pozycje, aby tam przygotować się do obrony. Następny dzień, 2 września, miał przynieść kolejne uderzenia 4. Dywizji Pancernej, już wspartej przez Dywizję Piechoty. Przegrywaliśmy bitwę graniczną, gdyż wystawiliśmy do niej zbyt rozproszone siły. Już wtedy, 2 września, stało się oczywiste, w jakich rejonach Niemcy skoncentrowali główne uderzenia swoich wojsk. Szybki manewr polskich związków, które nie były atakowane, mógł wzmocnić naszą obronę i zmienić sytuację, co miałoby decydujące znaczenie dla dalszego rozwoju wydarzeń międzynarodowych. Nasi sojusznicy nie mogliby tak łatwo zrezygnować z porzucenia zobowiązań militarnych wobec Polski. Na zachodzie kraju, w Wielkopolsce, armia Poznań wciąż nie była atakowana. Czy uderzenie nastąpi? Jeżeli nie, to większość sił armii należało przerzucić na pomoc słabnącym wojskom pod Częstochową i Łodzią. Dowódca generał Tadeusz Kutrzeba starał się poznać sytuację, choć był pewien, że po drugiej stronie granicy nie stoją poważniejsze siły niemieckie. Już 2 września uznał, że Niemcy nie mają zamiaru uderzać w kierunku Poznania. Dowiódł tego niespodziewany wypad naszego oddziału. Września o godzinie 17.30 żołnierze 2. Kompanii 55. Pułku Piechoty zaatakowali przejście graniczne Geiersdorf. Polski oddział wdarł się na 8 km w głąb terytorium Niemiec. Takich wypadów tego dnia było więcej, co pozwalało zdobyć informacje o wrogu w tym rejonie frontu. Rozbito 70 niemieckich czołgów.
walce brygada suwa się zawarte do obszaru Nowa Brzeźnica. A u nas cisza. Rozpoznanie w rejonie przejścia granicznego Geiersdorf i miasta Frauenstadt wskazuje, że przed nami nie ma żadnych poważniejszych wojsk wroga, tylko formacje graniczne. Jesteśmy zagrożeni. A armia Łódź jest w niezłych opałach. Choć pod Mokrą tak ładnie się bili. Przyjęli potężne uderzenie. Panie generale, myśli pan o podjęciu współdziałania z armią Łódź? Tak. Bo wypuścić okazję do współdziałania z armią Łódź to pozwolić wrogowi bić nas z częściami. Gdy dziś bije naszego sąsiada bez naszego udziału, to za parę dni zabierze się za nas. Niemieckie oddziały są pod Sierazem. Nasze dwie dywizje piechoty i wołyńska brygada kawalerii mogłyby uderzyć. Weszlibyśmy poza przydzielony nam pas działania. Gdyby Warszawa przysłała odwody naczelnego dowództwa, nasza siła uderzeniowa byłaby większa. Niech pan mnie łączy z naczelnym wodzem. To potrwa. Linie telefoniczne są pozrywane. Łączyć. Tak jest. I to jak najszybciej. Łączyć z naczelnym dowództwem. Polskie wojsko nie mogło zwyciężyć w starciu z Wehrmachtem, gdyż przewaga wroga była zbyt duża. Polska mogła liczyć tylko na pomoc sojuszników, a ta nie nadchodziła. Gdy decyzje naczelnego wodza pogarszały sytuację, wciąż nie wykorzystywano sił armii Poznań, choć jej dowódca generał Tadeusz Kutrzeba domagał się skierowania jego żołnierzy do walki, do wsparcia armii przyjmujących główne uderzenia wroga i krwawiące. Odpowiedź szefa sztabu głównego generała Stachiewicza. Nie zgadzam się na zamierzony plan uderzenia armii Poznań. W imieniu naczelnego wodza polecam odejście armii na linię obrony Żnin-Gopłowarta. Nadaj potwierdzenie odbioru. Mamy ugrupować się do obrony, mimo że na nas nie uderzono. A bita jest armia Łódź. Przed kim mamy się bronić? Pan to rozumie, panie pułkowniku? Bo ja nie. Albo armia Łódź w ogóle nie potrzebuje naszej pomocy, albo pomoc jest za późna, albo nasze siły mają być potrzebne do innych zadań. O co im chodzi? Dobrze. Wykonujemy rozkaz naczelnego wodza. Naczelny wódz popełniał kardynalny błąd, nie przyjmując planu generała Kutrzeby, który chciał skierować swoją armię Poznań na pomoc słabnącej armii Łódź. Uniemożliwiał w ten sposób stworzenie silnego frontu i zatrzymanie wroga choćby na pewien czas. Ile można zrozumieć, że przed wojną polscy dowódcy nie mogli przewidzieć, ocenić siły, jaką Wehrmachtowi nadało działanie według doktryny wojny błyskawicznej. O tyle bój pod Mokrą wykazał, jak celnie, jak dotkliwie można Niemców uderzyć. Naczelny wódz działał schematycznie, ściągał nasze armie na linię Wisły, gdzie miały się okopać i trwać w obronie do czasu nadejścia sojuszników. Tymczasem
niemieckie armie idące w stronę Warszawy odsłaniały bok. Uderzenie z północy, co proponował Kutrzeba, mogło zmienić sytuację. Mijał bezcenny czas. 3 września, Warszawa. Tłumy spieszą pod ambasadę Wielkiej Brytanii. Tego dnia bowiem Wielka Brytania, wypełniając swe sojusznicze zobowiązania, wypowiedziała wojnę Niemcom. Zrobiła to również Francja. Mówiło się, że lada dzień na polskim niebie pojawią się francuskie eskadry bombowe, a na Bałtyk wpłynie potężna brytyjska flota. Z zagranicy napływały radosne informacje. Pierwszego września w angielskim porcie rozpoczęło się ładowanie na polski statek Lwów, 4 dział morskich i silników lotniczych. 7 września polski atasze wojskowy raportował z Paryża. Francuzi wysyłają nam batalion czołgów z zapasem amunicji, samochody ciężarowe, 100 traktorów, motocykle, amunicję, działa. Transportowe statki francuskie mają odejść z Marsylii za 8 do 10 dni. Na morzu były już inne statki wiozące najbardziej niezbędną broń do rumuńskich portów, skąd miała zostać dostarczona do Polski. W tym czasie na polski front przybył Adolf Hitler. Ze swojego pociągu o nazwie Ameryka przesiadł się do Mercedesa, aby dojechać na front. Na stacji Połczyn lokomotywy jego pociągu sztabowego cały czas pozostawały pod parą. Hitler obawiał się bowiem, że na zachodzie wojska francuskie mogą uderzyć. Dlatego chciał mieć możliwość jak najszybszego przejazdu na tamtejszy front. Jednakże ten front nie powstał. Francja skoncentrowała 14 dywizji, z których 9 miało rozpocząć działania zaczepne. Oddziały francuskie wkroczyły do zagłębia Sary, ale 9 dywizji nie stanowiło siły, która mogłaby zagrozić Niemcom. Tym bardziej, że francuscy dowódcy prowadzili tę operację całkowicie bez przekonania. Francja nie była gotowa do wojny. Natomiast odnotowano ożywiony ruch na francuskich lotniskach. Uderzenie powietrzne na niemieckie zakłady zbrojeniowe, bazy i jednostki wojska mogło wywrzeć pożądany efekt. Ale rządy Francji i Wielkiej Brytanii odrzucały taką możliwość. Z francuskich lotnisk startowały samoloty z ulotkami. W pierwszych dniach września francuskie lotnictwo zrzuciło na Niemcy 5 milionów ulotek, ośmieszających Hitlera i informujących niemieckie społeczeństwo, że ich przywódcy są skorumpowani i nieuczciwi. W pierwszych dniach września wydawało się, że Polska wciąż może liczyć na militarną pomoc swoich sojuszników. Jednakże szybkie postępy wojsk niemieckich stały się koronnym argumentem dla przeciwników tej pomocy. Głównym celem niemieckich wojsk była Warszawa. Z 5 armii skoncentrowanych przeciwko Polsce, 4 kierowały się ku stolicy. Mogły liczyć na wsparcie samolotów 2 flot powietrznych, których lotniska były w odległości zaledwie od 100 do 200 km od Warszawy. Od pierwszego dnia wojny Warszawa stała się celem nalotów bombowych. Meldunki z frontu napływające do władz cywilnych i wojskowych tworzyły obraz totalnej katastrofy. Front przerwany, brakowało odwodów, które mogłyby odtworzyć linię frontu. Już w nocy z 4 na 5 września, zgodnie z wcześniej opracowanym planem, rozpoczęła się ewakuacja rządu. W nocy z 6 na 7 września kwaterę główną opuścił naczelny wódz. W tej sytuacji wszelkie wiadomości o trwającej obronie miały ogromną wartość dla morale społeczeństwa i wojska, które w wielu miejscach toczyło krwawe boje. Dziewiątego września Armia Poznań rozpoczęła wielki zwrot zaczepny nad Bzurą. Thank you.
Wielkopolska Brygada Kawalerii uderzyła pod Piątkiem na niespodziewającą się ataku niemiecką 30. Dywizję. Niespodziewany atak, świetnie skoordynowany ze wsparciem artylerii i innych rodzajów wojska, dał znakomite rezultaty. Tak jak pod Mokrą, Niemcy ponieśli duże straty. Polska kawaleria pokazywała swą siłę. Nigdy w kampanii wrześniowej kawalerzyści nie atakowali na koniach niemieckich czołgów i innych wozów pancernych. Niszczyli je ogniem z dział i karabinów przeciwpancernych. Szarżowali tam, gdzie miało to sens, na tabory, na uciekającą piechotę, na stanowiska artylerii. Gdyby działania kawalerii, która przegrywała bitwy, gdyż miała za mało broni przeciwpancernej, a zwłaszcza przeciwlotniczej, zostały wsparte przez inne rodzaje wojsk, zostały wsparte manewrem innych oddziałów, sytuacja w Polsce potoczyłaby się inaczej. Wojna w Polsce trwałaby dłużej, zmuszając naszych sojuszników do wywiązania się ze zobowiązań traktatowych. Pozostała tylko świadomość, że kawaleria spełniła swój obowiązek.